czyta list wyblakły tej kobiecie, która milczy cały dzień, tej, co stawia noc bezsenną złe pasjanse i odnawia nadziejami ciemną się. Statystyki brzmią od kilkunastu lat tak samo. Polki w Chicago trzy razy częściej zapadają na raka piersi niż Polki w Warszawie. Zauważono, że kraje, które są bardziej rozwinięte, im bardziej rozwinięty kraj, tym częściej spotyka się zachorowalność na raka piersi. Jest to globalne, to nie jest tylko w Chicago, ale na całym świecie. Pierwszym najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek. Z wiekiem zwiększa się zdecydowanie zachorowalność na raka piersi. Czynniki takie jak rodzinna historia nowotworów piersi zwiększają zachorowalność na raka piersi. Kobiety, które nie rodziły dzieci lub rodziły w późnym wieku, mają zwiększoną zachorowalność na raka piersi. Otyłość, nadmierne spożywanie alkoholu, niezdrowy tryb życia zwiększają zachorowalność na wszelkie nowotwory, w tym również raka piersi. Wyznajemy też niestety zgubną teorię, że lepiej nie wiedzieć. Walczę z rakiem piersi od 5 lat. Po raz drugi zostałam zdiagnozowana 2 lata temu. Przeszłam mastektomię. Nie było to łatwe, ale opłaciło się. Niestety takich odważnych kobiet jest ciągle za mało. Strach przed diagnozą powstrzymuje Polki żyjące w Ameryce przed pójściem do lekarza i skorzystaniem z możliwości tutejszej medycyny. Mamografię w ciągu roku robi 80% Amerykanek, a tylko 20% Polek. Zmienić ten trend chce Bursztynowa Koalicja, organizując już od 15 lat w Chicago, w Advocate Illinois Masonic Medical Center i w domu pod Hallan forum do spraw raka piersi. Spotkanie kobiet z lekarzami, możliwość bezpłatnych badań lekarskich, sesje ważnych pytań i ratujących życie odpowiedzi. Naszym celem są głowy i umysły. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Fantastyczna inicjatywa, piękna konferencja, no ale nie tylko konferencja, bo w tej chwili panie udały się i odbywają się badania. Inicjatywa profesora Rudnickiego wraz z jego przyjaciółmi, z lekarzami, którzy organizują razem z nim tę konferencję i tworzą koalicję, którą nazwał Bursztynową Koalicją, Amber Coalition. Jest unikatowa. Po 15 latach działalności Amber Coalition i organizacji Forum do spraw raka piersi, kilkaset kobiet więcej wie już, jak ważna jest samokontrola, mamografia i wczesna diagnoza. Wie, że medycyna zmierza teraz w kierunku chirurgii minimalnie inwazyjnej, że koszty rekonstrukcji piersi ustawowo pokryje w Stanach każda ubezpieczalnia. W mojej praktyce większość pacjentek ma rekonstrukcję zrobioną w tym samym czasie, kiedy jest usunięta pierś. Jednak marzeniem każdego chirurga jest usuwać guzki, a nie piersi. By tak się stało, podobnych wyznań kobiet w późnym wieku powinno być coraz mniej. Pierwszy raz będę miała badanie, a już mam ohoho i dużo lat więcej. By ten pierwszy raz nie odbył się za późno, o raku piersi trzeba mówić. Taką okazję mają właśnie uczestniczki corocznego polonijnego forum do spraw raka piersi. To jest wielka pomoc i przełamanie kanonów, ponieważ dużo osób zaczyna o tym mówić, o swoich problemach. Wcześniej była to sprawa bardzo wstydliwa. Sukcesem nazywają także forum uczestniczący w nim lekarze z Chicago i z Polski. Widzę po twarzach wielu kobiet, że są podbudowane i pozbyły się chociaż w jakimś stopniu stracha przed straszną chorobą. To jest chyba jedna z najlepszych polskich organizacji, jakie mamy, że uświadamia polskie kobiety, mówi im, że proste sprawy jak mamografia ratuje życie i wszelkie jakieś uprzednie zabobony, zakłamania, że to szkodzi, że to absolutnie każda kobieta musi być świadoma, że w prosty sposób można tyle żyć uratować. Profesorze, ile kobiet udało się uratować przez te 15 lat? To jest bardzo dobre pytanie i każdy spodziewa się, że wykryliśmy dziesiątki raków. Przez te 15 lat faktycznie wykryliśmy około 15 nowotworów, ale żeby wykryć 5 nowotworów, trzeba zrobić 1000 mamografii. Bursztynową Koalicję od początku jej istnienia tworzą polonijni lekarze, przygotowując wykłady, rozmawiając z pacjentami, poświęcając swój czas na badania. Są wśród nich profesor Ewa Radwańska, dr Kornelia Król, dr Ewa Witek, dr Beata Danek, dr Josephine Długopolski czy dr Grzegorz Turowski i wielu więcej. Amber Coalition to także młodzież. Niektórzy wolontariusze dzięki tej akcji poczuli powołanie w kierunku medycyny.
Bursztynowa koalicja to szpitale, prywatne firmy, sponsorzy i polonijne media, w których przez lata profesor Rudnicki ze swoją drużyną występował dziesiątki razy. Patrząc wstecz na 15 lat, przynajmniej część z celów, które żeśmy sobie założyli, została spełniona. Przeglądając gazety, jeśli widzę, że szpitale chicagowskie adresują problemy związane z chorobami piersi do naszego środowiska, jeśli biznesy mówią o robieniu mamografii, mówią, żeby kobiety pilnowały tych spraw, to uważam, że jest to sukces nasz. Tak było na początku, dlatego nazwaliśmy to koalicją, że koalicja to nie jestem ani ja, ani 5, czy 10, czy 50 osób, to jesteśmy wszyscy. Za tą szlachetną działalność w 2012 roku Związek Lekarzy Polskich w Chicago wyróżnił Amber Coalition, przekazując część dochodu z balu lekarzy na konto koalicji. Powiem szczerze, że dla mnie była to duża niespodzianka, że Związek Lekarzy po kilku latach uznał naszą działalność. Przyznam, że w koalicji uczestniczy bardzo wielu lekarzy ze związku, ale uczestniczą też ludzie, o których mamy nadzieję, że dołączą do Związku Lekarzy. To są studenci, aktualni studenci koledżów czy high school, czy też młodzi rezydenci, którzy mamy nadzieję, że będą w przyszłości członkami związku. Z przyjemnością i dumą, raczej dumą i przyjemnością powiem, że z tych kilkudziesięciu osób, młodych ludzi, ponad 20 jest w tej chwili lekarzami. Staramy się im pokazać gwiazdy, do których każdy może doskoczyć, księżyc, którego można dosięgnąć. I koalicja to nie tylko badania mamograficzne, to również możliwości rozwoju indywidualnego dla naszych dzieci, dla państwa dzieci, którzy żyją w naszym środowisku, dla każdego z nas. Pozwólcie sobie pomóc, wołają do nas od 15 lat, zawsze w październiku, twórcy polsko-amerykańskiego programu do spraw walki z rakiem piersi. I pomagają. Edukują, starają się o fundusze, otwierają przed nami drzwi amerykańskich szpitali, kierują do fundacji. Dzięki takim inicjatywom pamiętamy, że choć czasem pozostawione same z problemami na emigracji, w walce z rakiem nie jesteśmy same. Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem, niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez. Są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Uwierz siebie, uwierz ludzi, uwierz w nas. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Są dziś okna, które płoną cały czas. Tej dziewczynie, która topi w czarnej kawie te tęsknoty, których miała pełen skład. Tej kobiecie, która pali bardzo dużo i w szufladzie przechowuje biały kwiat. Niech się miłość nie kojarzy z pożegnaniem, niech pogoda opromieni każdą myśl i niech przyśni się ktoś miły i czekany, kto nadaje mleczną drogą taki list. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Uwierz siebie, uwierz ludzi.